Po latach starań gminie Końskie udało się przejąć budynki i tereny Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi. Są już nawet plany na przebudowę tego miejsca. To będzie gigantyczna, robiąca wrażenie inwestycja. Dotychczas właścicielem Muzeum Zagłębia Staropolskiego była Naczelna Organizacja Techniczna. Instytucja ta od wielu lat zaniedbywała jednak obiekt, a budynki znajdujące się na terenie muzeum wręcz prosiły się o remont. Od pewnego czasu przedstawiciele koneckiego samorządu starali się o przejęcie tej nieruchomości. W ubiegły czwartek to się udało. Burmistrz Krzysztof Obratański podpisał akt notarialny, a gmina Końskie stała się pełnoprawnym właścicielem muzeum. Muzeum w Sielpi pamięta czasy staszicowskie, więc początek wieku XIX i jest takim przykładem rozwoju przemysłu na ziemiach polskich, w tym na ziemi koneckiej, od czasu rewolucji przemysłowej, która na nasze ziemie przyszła na początku XIX wieku. Do tej pory gospodarzem tego muzeum była Naczelna Organizacja Techniczna, ale zarządzanie muzeum z Warszawy miało swoje wady i zalety. Z jednej strony zapewniało bezpieczeństwo bieżącego funkcjonowania, natomiast brakowało chęci, woli, umiejętności, by zbiory tego muzeum jak najbardziej upubliczniać. Ostatnie lata pod tym względem były niedobre, ponieważ notorycznie brakowało pieniędzy na nie tylko bieżące utrzymanie, ale przede wszystkim na planowanie remontów. To są budynki i obiekty, które mają swój wiek. I gdyby dzisiaj powiedzieć z całym przekonaniem, czy NOT jest w stanie podołać kosztom takich remontów, to oczywiście odpowiedź musiała być negatywna. Jedynym wyjściem, które mogło uratować to muzeum i jego zbiory, było przejęcie przez gminę. Stąd mieszkańcy gminy muszą się liczyć z tym, że my wprawdzie zyskujemy perłę, coś niebanalnego, coś, co jest wyróżnikiem spośród innych gmin, ale jednocześnie bierzemy na siebie pewne obowiązki. Rozmowy w sprawie przejęcia tego muzeum trwały prawie 2 lata. I wiemy już, jaka jest wartość tych obiektów, bo to jest ponad 8 hektarów gruntów plus budynki fabryczne i pofabryczne. Ale wiemy też, że trzeba przygotować prawie 10 milionów złotych na to, żeby przeprowadzić tam niezbędne prace modernizacyjne, zabezpieczające, ale i takie, które będą miały charakter również inwestycji w przyszłość, czyli będą mogły przedstawić to muzeum i jego zbiory w nieco inny sposób, bardziej nowoczesny, bardziej przyciągający, zwłaszcza dzieci i młodzież. Co to oznacza? Po pierwsze, gmina chce zabezpieczyć budynki i ich dachy jeszcze przed zimą, a także zająć się podziemnym kanałem, który przez chwilę był dużą atrakcją turystyczną Sielpi. Potem będzie czekać na jakiś program unijny, w który będzie można wpasować sielpiańskie muzeum. By w tym miejscu stworzyć coś innowacyjnego, nawet na wzór nowoczesnych, interakcyjnych obiektów typu Centrum Nauki Kopernik, potrzeba przynajmniej 10 milionów złotych. Gmina z własnego budżetu nie jest w stanie wyłożyć takich pieniędzy. Natomiast plany dotyczące zabezpieczenia i przebudowy już są. Nie czekając na podpisanie aktu notarialnego, za zgodą Rady Miejskiej zawarliśmy umowę o użyczeniu na czas przejęcia własności tego muzeum i dzięki temu w budżecie roku 2017 pojawiły się już pieniądze na przygotowanie koncepcji przebudowy, zabezpieczenia tego muzeum. Więc jesteśmy już o krok do przodu. Warto dodać, że gmina Końskie za przejęcie obiektu nie zapłaciła nawet złotówki. Dlaczego? Obie strony uznały, że w prace zabezpieczające muzeum ktoś i tak musiałby włożyć duże pieniądze. W związku z tym, by nie ponosić strat, Naczelna Organizacja Techniczna zrezygnowała z zapłaty i przekazała muzeum za darmo. A jakie są plany dotyczące przyszłości muzeum? Gmina chce stworzyć w tym miejscu obiekt interaktywny, w którym znajdować będą się nie tylko stałe ekspozycje, ale i takie, które w pełni angażują odbiorców, a wręcz wymuszają na nich działania. Muzeum miałoby pokazywać rozwój polskiego, ale i światowego przemysłu. Rozwój myśli technicznej, który doprowadził do powstania przemysłu jako takiego. Dodatkowym smaczkiem byłyby przyrodnicze walory miejsca, w którym znajduje się muzeum. W planach jest choćby stworzenie profesjonalnego kanału podziemnego dostępnego dla turystów, a także montaż specjalnych peryskopów, przez które z powierzchni ziemi można by oglądać to, co jest pod nią. Czyli można by podglądać życie nietoperzy, które w dużych ilościach, ponoć największych w Europie, stacjonują pod muzeum. Natomiast tym miejscem zarządzałaby zupełnie nowa instytucja kultury. Łączyłaby ona w jednej strukturze organizacyjnej ponadregionalne Muzeum Techniki oraz Regionalne Muzeum Ziemi Koneckiej.